pierwsza kolejka z spotkań rozgrywek PGNiG Superligi. Jesteśmy w hali w Puławach, gdzie miejscowe Azoty zagrają z grupą Azoty Unią Tarnów. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Zapraszam Państwa na to spotkanie. Pierwsza akcja dookoła, ale mamy zabraną piłkę, już kontratak, a skoro kontratak, to pierwszy w kontrze jest oczywiście najlepszy strzelec ubiegłego sezonu w ekipie z Puław, to Kuda. Teraz podawał w tłok do swojego rodaka, do Yoshidy, ale tam nie było linii podania odpowiedniej. Jarosiewicz w kontrze, ależ piękny gol. Minocki jeszcze decyduje się na podanie do Yoshidy, ale w końcu piłka do niego trafiła. Minocki wysoko pod podsiadłem, wychodzi Bartek Kowalczyk. Bardzo ładne podanie Przybylskiego do Andrija Kimenki. Zaplanowana akcja. Dużo ruchu teraz, no i jest miejsce dla Akimenki. Świetnie wymanewrowana ta obrona gości. Po tej poprzedniej straconej bramce teraz Jurecki świetnie z Rogulskim. No i rzuca obok rąk Patryka Małeckiego Łukasz Rogulski. Yoshida, Tokuda, Kniaziew, Minocki, ależ ładne trafienie Tarasa Minockiego. Bardzo ładny, mocny rzut. Jeszcze ruszył teraz Andrij Jakimenko i udało mu się trafić do siatki. Jurecki z Przybylskim, ten nie oddaje jeszcze do Jakimenki, choć była na to szansa. Matsura. Dobre teraz podanie Minockiego do Yoshidy. No i szansa na pierwsze trafienie Jakuba Sikory. 20 minut do końca, 11 bramek przewagi gospodarzy. Tadej. No i mamy trafienie. Keisuke Matsury. Nieźle zaczął Kniaziew w ten mecz. Później przydarzyły także jemu się błędy. Tokuda na skrzydło i proszę, jest gol Aleksandra Buszkowa. Kowalczyk, podsiadło. Rogulski w walce z Kaźmierczakiem. Kowalczyk, Przybylski, podsiadło. Teraz tak bardzo ładnie podał Przybylski do Rogulskiego. Kniaziew, Tokuda, dynamiczny na nogach. No i proszę, bardzo dobrze został Kniaziew w tym miejscu, w którym oddawał piłkę. Gra pasywna, Żiwkowicz, Kowalczyk. Do Rogulskiego, fantastyczna akcja i tak się zdobywa 30. bramkę w tym spotkaniu. I kończy się mecz w Puławach, mecz, który zamyka nam pierwszą serię spotkań. Grupa Azoty Unia Tarnów 30-21, Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne transmisje na stronie emocje.tv. Dobrego wieczoru.